Historia Rawa Blues Festiwalu sięga 1981 roku. To jedyny festiwal, na którym występowali wszyscy legendarni artyści polskiego bluesa, a wielu z nich rozpoczynało tu swoją karierę. Obecnie to międzynarodowa marka, rozpoznawalna na całym świecie. Dzisiaj spodek pęka w szwach, no jak co roku chyba na Rawie. Tak, no i wczoraj nos też pękał. Natomiast w tym roku będzie rekordowa ilość w ogóle gwiazd zachodu. Wczoraj już grał Rick Astin, a dzisiaj jeszcze 5 zespołów. Po prostu no, niesamowici ludzie, każdy gra inaczej. Jesteśmy po koncercie Lindsay Beaver, a teraz będzie nas czekał Tommy Castro. W ogóle totalnie co innego. Tu był rockabilly, rock and roll, a teraz będzie prawdziwy rytm blues. Świetna gitara, świetny wokal. I co zespół będzie inaczej po prostu. Właśnie, nawiązując do nas, jedna z najlepszych sal w Europie, ona nie wybacza błędów. Nie, tam trzeba być przygotowanym, tam trzeba umieć grać po prostu. Można improwizować, ale musi być baza, na której po prostu to wszystko budujesz. Ja wczoraj doświadczyłem, fajnie mi się grało, no i ten zakończenie razem z Rickiem Astinem na dwie harmoniki, no było świetnie. To była przyjemność wysłuchać waszego koncertu. Powiedz, jak czujesz się na festiwalu, jakie wrażenia? Myślę, że to wspaniały festiwal, jak i wspaniała publiczność. Dobrze było tutaj zagrać, bardzo dużo dobrej muzyki, publiczność była świetna. Co przygotowałaś na dzisiaj, czego mogliśmy usłyszeć? Każde show jest nieco inne, więc zdecydowałem się na kawałki, które powinny spodobać się każdemu i każdej publiczności. Twoja muzyka to mieszanka rock'n'rolla i bluesa. No tak można powiedzieć, ma także nieco soulu. Zobaczymy się w przyszłym roku? Kto wie, byłoby bardzo miło. To świetny festiwal. No słuchaj Paweł, osobliwe dzieło sztuki, powiedz nam co to i jak powstawało? Nie miałem co narysować, a więc zrobiłem malowidło jakieś. No i jest pięknie, powiedz jakie atrakcje przygotowano dla dzieci tutaj dzisiaj? W jakich uczestniczyłeś? W malowaniu. A jak ci się ogólnie podoba na takiej imprezie, na Rawie? Fajnie. A co jest najfajniejsze? Koncert. Już masz swojego ulubieńca? Jeszcze nie, tak? Nie. Jeszcze nie.